Z księgi proroka Jeremiasza. Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, który nabuchodonozor uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonii, po wyjściu z Jerozolimy króla Jechoniasza Królowej Dworzan przywódców judzkich i jerozolimskich, kowali i ślusarzy. Posłał go przez Eleazara, syna Szafana, i przez Gamariasza, syna Hilkiasza, których wysłał Sedecjasz, król judzki, do Nabuchodonozora, króla babilońskiego do Babilonu. Brzmiał on tak. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Do wszystkich uprowadzonych do niewoli, których pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu, budujcie domy i mieszkajcie w nich, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce, bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki, wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie córkom waszym mężów, by rodziły synów i córki. Pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa. Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za Niego, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Bo to mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez Waszych proroków, którzy są wśród Was, i przez Waszych wróżbitów. Nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich, wyrocznia pana. To jednak mówi pan, gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce. Jestem bowiem świadomy zamiarów, Jakie zamyślam co do Was, wyrocznia Pana, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie wyrocznia pana i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc po których was rozproszyłem, wyrocznia pana i przyprowadzę was do miejsca skąd was wygnałem.